Wskaźniki finansowe fundraisingu. W pierwszej części materiału poświęconego ocenie działań fundraisingowych przedstawione zostały ogólne zagadnienia dotyczące wykorzystywania do tego celu wskaźników. Teraz postaram się przybliżyć tematykę analizy finansowej fundraisingu. Ci z Was, którzy zapoznali się z pierwszą częścią, wiedzą już, że mamy do dyspozycji m.in. takie wskaźniki finansowe fundraisingu jak dynamika przychodów rok do roku w poszczególnych kategoriach i ogółem, prosty wskaźnik efektywności kosztowej. Koszty fundraisingu do przychodów, ROI od angielskiego Return on Investment, czyli wskaźnik rentowności inwestycji, w tym przypadku inwestycji w fundraising, okres zwrotu z inwestycji, czyli czas po upływie którego przychody netto zrównają się z poniesionymi nakładami. Jeśli ważnym elementem naszego fundraisingu jest pozyskiwanie darowizn i innych wpłat od osób indywidualnych, do wymienionego zestawu dodamy różne parametry przekazywanych nam kwot, minimalne i maksymalne wartości, także średnie dla poszczególnych segmentów darczyńców. Dobrze jest też wiedzieć, jaki jest rozkład darowizn w danej grupie wspierających nas osób. Jeśli jest bardzo asymetryczny, to znaczy duża liczba przekazywanych nam kwot ma wartości zdecydowanie powyżej lub poniżej średniej, należy się dobrze zastanowić, z czego to wynika i czy tak powinno pozostać. Może na przykład nie najlepiej zdefiniowaliśmy segmenty darczyńców. Albo kwoty, o które prosimy, znacząco różnią się w ramach poszczególnych kampanii. Wybór wskaźników jest zawsze dużym wyzwaniem. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność spełnienia jednego warunku: dostosowania systemu księgowego do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów dla celów analizy fundraisingowej. W przeciwnym wypadku albo nasze analizy będą nierzetelne, albo będą zajmowały dużo czasu, bo w gruncie rzeczy zaczniemy ręcznie prowadzić podwójną księgowość. O ile organizacje są w stanie na ogół dość precyzyjnie określić przychody z różnych źródeł, o tyle koszty fundraisingu często pozostają nieznane. Nawet jeśli część takich kosztów rozliczamy w ramach projektów, nie wyklucza to możliwości ich równoległego ewidencjonowania na potrzeby analiz fundraisingowych. Drugim problemem związanym ze śledzeniem kosztów pozyskiwania środków jest częste nieuwzględnianie kosztów pracy zespołu, organizacji czy wartości pracy wolontariuszy. Niestety, fundraising sam się nie robi. Za wszystkim stoją ludzie. Musimy wiedzieć, w co warto inwestować czas pracy ludzi, w co nie. Druga istotna kwestia. Wszyscy w organizacji powinni mieć świadomość, że działań fundraisingowych nie da się prowadzić na pół gwizdka, w przerwach między innymi zajęciami, że pochłaniają one dużo czasu, angażują zespół nie tylko samego fundraisera lub fundraiserkę, inaczej nigdy nie będą prowadzone w profesjonalny sposób. Załóżmy, że ustaliliśmy już z księgową lub księgowym sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów fundraisingu i w każdej chwili możemy w prosty sposób uzyskać dane na ich temat. Pozostaje teraz przyjrzeć się niektórym wskaźnikom. Zacznijmy od dynamiki przychodów. Co to jest wskaźnik dynamiki przychodów? To iloraz przychodów uzyskanych w danym roku i przychodów z roku poprzedniego, wyrażony w procentach. Jest to prosty wskaźnik, który każdy liczy, ale w gruncie rzeczy sam z siebie nie dostarcza on zbyt wielu informacji. Zmiany tego wskaźnika są uwarunkowane tak wieloma czynnikami, że bez uwzględnienia dodatkowych danych na jego podstawie niewiele się dowiemy. Kolejnym bardzo ważnym wskaźnikiem jest wskaźnik efektywności kosztowej. Otrzymany z podzielenia kosztów fundraisingu przez przychody. Można liczyć zagregowany wskaźnik efektywności kosztowej fundraisingu dla całej organizacji, ale równie ważne, o ile nieważniejsze, będą takie wskaźniki liczone dla poszczególnych metod czy kampanii fundraisingowych. Porównywanie wartości tych wskaźników pozwala na stworzenie optymalnego dla danej organizacji miksu fundraisingowego. Poprzez rezygnację z metod, które dużo kosztują i generują relatywnie mały przychód, przy jednoczesnym rozwijaniu działań o wyższej efektywności. Niestety, również i w tym przypadku nie można wyciągać wniosków na temat użyteczności danej metody pozyskiwania środków tylko na podstawie wskaźnika efektywności kosztowej. W niektórych przypadkach metoda czy kampania o niskiej efektywności kosztowej będzie jednocześnie pozwalała na realizację ważnych celów pozafinansowych, np. dotyczących budowania szerokiego poparcia dla działań statutowych organizacji. Czasem, mimo gorszego wskaźnika, dana metoda będzie kontynuowana ze względu na skalę tak prowadzonego fundraisingu. Wskaźnik będzie słaby, ale ogólna kwota, jaka na koniec pozostanie do naszej dyspozycji, okaże się znacząca i wyższa niż w przypadku innych działań. Trzeci ważny wymiar analiz finansowych fundraisingu, obok zmian wartości różnych wielkości czy wskaźników odnoszących się do relacji kosztów i korzyści, to czas. Wiąże się z nim wiele fundraisingowych problemów. Szefowie, członkowie zespołu, organów nadzoru, czasem dotychczasowi donatorzy oczekują szybkich efektów tego, że fundraiser przyniesie do organizacji w krótkim czasie dużo pieniędzy. Jednak wiele działań w tym obszarze wymaga czasu. Obok akcyjnych metod pozwalających na szybkie zgromadzenie środków na pewne cele, w organizacji nastawionej na budowę stabilności finansowej i zapewnianie ciągłości działań, Zawsze prowadzony będzie fundraising, którego efekty zobaczymy po upływie wielu miesięcy lub wręcz po kilku latach. Ma to na przykład miejsce w przypadku pozyskiwania środków od osób indywidualnych, od tzw. major donors, czyli darczyńców przekazujących organizacji znaczące kwoty, lub też w ramach kampanii kapitałowych. Należy się liczyć z tym, że w początkowym inwestycyjnym okresie możemy w ogóle nie osiągać żadnej nadwyżki. Stąd przewidywany okres zwrotu inwestycji okazuje się bardzo ważnym wskaźnikiem wykorzystywanym do podejmowania decyzji fundraisingowych i do oceny. Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na istotną trudność, z jaką muszą się mierzyć wszyscy analizujący działania fundraisingowe. Brak benchmarków, punktów odniesienia. Jeśli nawet policzymy różne wskaźniki, to nadal w wielu przypadkach nie będziemy wiedzieli, czy są one zadowalające, czy nie. Nasza analiza zatrzyma się na poziomie wewnętrznych porównań. Jak poszczególne wskaźniki zmieniają się i jak różnią między sobą, ale tylko w obrębie naszych własnych działań fundraisingowych. Nie dowiemy się, jak wyglądamy na tle innych, bo informacje tego typu nie są upubliczniane, nikt tego nie bada. Pozostaje odnoszenie się do danych zagranicznych lub wymiana informacji z zaprzyjaźnionymi fundraiserami. Podsumujmy. Chcąc prowadzić analizę finansową fundraisingu, warto pamiętać o następujących krokach. Po pierwsze, ustal wskaźniki, jakie chcesz stosować. Praktycznie wszystkie wskaźniki analizy biznesowej poza wskaźnikami rynku kapitałowego mogą mieć zastosowanie, choć czasem może to oczywiście wymagać pewnych dostosowań. Po drugie, we współpracy z księgową czy księgowym, przystosuj system księgowości do ewidencjonowania kosztów i przychodów fundraisingu tak, by mieć w każdej chwili dostęp do rzetelnych danych. Po trzecie, interpretuj wskaźniki z głową. Pamiętaj, że większość z nich, analizowana w oderwaniu od innych czynników, może dostarczać niepełnych informacji. Musimy widzieć powiązania między różnymi parametrami, pozyskiwanymi kwotami, efektywnością, skalą działania, czasem. Nie zapominaj też o celach pozafinansowych, które mogą niekiedy okazywać się równie ważne jak te finansowe. Peter Drucker mówił, że nie można zarządzać tym, czego nie da się zmierzyć. O ile stosowanie tej zasady w odniesieniu do działań statutowych, misyjnych nie zawsze jest w praktyce możliwe, o tyle w przypadku fundraisingu jest konieczne.